już chyba jasne, według jakiej koncepcji będą realizowane rządy PiS. To jest koncepcja wzorowana na sanacyjnej, na koncepcji Józefa Piłsudskiego. W ciągu 9 lat po zamachu majowym Józef Piłsudski rządził Polską, rządził ją po dyktatorsku, natomiast stanowisko premiera sprawował od czasu do czasu sprawował stanowisko jakiegoś ministra, natomiast było dla wszystkich oczywiste, że nawet wtedy, kiedy nie zajmuje żadnego stanowiska, i tak on rządzi, i tak cała machina państwowa słucha się jego właśnie. No i tak samo ma być teraz z Jarosławem Kaczyńskim. Krytycy tej decyzji, krytycy tego modelu mówią, że oznacza on, iż właściwy sprawca całego zamieszania nie odpowiada za swoje decyzje. Zwolennicy z kolei przekonują, że tego rodzaju system zapewnia operatywność, zapewnia konsekwencje realizacji strategicznej myśli politycznej przy możliwości niezbędnych taktycznych zmian. Myślę, że najważniejsze jest jednak co innego. Ten system odpowiada naturze obozu, który w tej chwili zdobył władzę. Na skutek takich, a nie innych okoliczności jest system, rzeczywiście system jednego człowieka. Jest to rzeczywiście taki system polityczny, w którym ten jeden człowiek, mówię oczywiście o Jarosławie Kaczyńskim, jest najwyższym, nieomal jedynym autorytetem. I ten człowiek nie może pogodzić się z istnieniem zbyt autonomicznych innych ośrodków w ramach tego obozu. No, jeśli tak, to budowa systemu władzy, który byłby sprzeczny z naturą człowieka, który rządzi Polską, i z naturą obozu, który wygrał wybory, mogłaby być tylko kontrproduktywna, mogłaby tylko skończyć się jakimś nieszczęściem. Dlatego trzymajmy kciuki za tę formułę, która została przyjęta, i zobaczymy, czym to się skończy.